Było to za Kościuszki czasów. Pan popierał prawo 3 maja i już szlachtę zbierała do konfederatom ciągnąć w pomocy. Gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy. Ledwie był czas z moździe na trwogę wypalić, podwoje dolne zamknąć i rygrem zabawić. W zamku całym był tylko pan stolnik, ja, pani, kuchmistrz i dwóch kuchcików, wszyscy trzej pijani, proboszcz, lokaj, hajdusy czterej, ludzie śmiali. Więc zastrzelby. Do okien, aż tu tłumem moskali, krzycząc ura! Od bramy wali po tarasie. My im ze strzelb 10 palnęli, a zasie! Nic tam nie było widać. Słudzy bez ustanku strzelali z dolnych pięter, a ja i pan z ganku. Wszystko szło pięknym ładem, choć w tak wielkiej trwodze. 20 strzelb leżało, tu, na tej podłodze. Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą. Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą. Pani i panienka i nadworne panny. Trzech był strzelców. A szedł ogień nieustanny. Grad kul sypały z dołu moskiewskie piechury. My z rzadka, ale celniej dogrzewali z góry. 3 razy, aż pod drzwi to chłopstwo się wparło. Ale za każdym razem 3 nogi zadarło, więc uciekli pod namos. A już był poranek. Pan stolnik wesół wyszedł ze strzelbą na ganek i skoro spod namosa moska łeb wychylił, on dał zaraz ognia, a nigdy nie mylił. Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał. Już się rzadko który zza ściany wykradał. Stolnik, widząc trwożone swe nieprzyjaciele, myślił zrobić wycieczkę. Porwał karabele i z ganku krzycząc sługom wydawał rozkazy. Obróciwszy się do mnie, rzekł: za mną gierwazy! Wtem strzelono spod bramy. Stolnik się zająknął. Zaczerwienił się, zbladnął, chciał mówić, krwią chrząknął. Postrzegłem w ten czas kulę. Wpadła w piersi sama. Pan słaniając się, palcem ukazał na bramę. Poznałem tego łotra z oblicy. Poznałem po wzroście i po wąsach. Jego to postrzałem skinął stolnik. Widziałem! Łotr jeszcze do góry wzniesioną trzymał strzelbę. Jeszcze dym szedł z rury. Wziąłem go na cel. Zbójca stał jak skamieniały. 2 razy dałem ognia. Oba wystrzały chybiły. Czy ze złości, czy z żalu źle mierzył? Usłyszałem wrzask kobiet. Spojrzałem. Pan nie żył. Tak zginął pan potężny, pobożny i prawy, który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy. Ojciec włościan, brat szlachty i nie miał po sobie syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie. Ale miał sługi wierne. Ja w krew jego rany obmoczyłem mój rapier z cydorykiem zwany. Zapewne pan o moim słyszał z cydoryku, sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku. Przysiągłem wyszczerbić go na soplisu w karkach. Ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach. 2 zarąbałem w kłótni. 2 na pojedynku. 1
podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy zajeżdżali z Rymczą Koreliczem. Upiekło się tam jak piskorz. A tych nie policzy, którym uszy obciąłem. Jeden tylko został, który dotąd ode mnie pamiątki nie dostał. Rodzeniutki braciszek owego Bonsala żyje dotąd i z swoich bogactw się przechwala. Zamku Koreszków tyka swych kopców krawędzią. Szanowany w powiecie, ma urząd, jest sędzią i pan mu zamek oddasz? Niecne jego nogi mają krew pana mego zetrzeć z tej podłogi? O nie. Póki gerwazy ma choć za grosz duszy i tyle siły, że jednym małym palcem ruszy scyzorek swój, wiszący dotychczas na ścianie. Póty soplica tego zamku nie dostanie!